Tak, no i zobaczymy, czy ten, który ma za sobą przeszłość bokserską, ale już dosyć dawno temu, mówię oczywiście o Łazarze, Rafale Łazarku, czy też ten zawodnik, który cały czas jest jakby w rytmie walki. Nie tylko kickbokserski, bo przecież ostatnio w Augustowie stoczył pojedynek z Adamem Balskim i choć przegrał minimalnie, to sprawił naprawdę bardzo, bardzo dużo problemów Balskiemu. Ale nie zapominajmy o tej rundzie ćwierćfinałowej. W tym pierwszym pojedynku z Arturem Huliganem Tomalą troszkę zdrowia w ringu. 4-4 pozostawił Mateusz Gondziego Kopiszyn, bo przecież leżał na deskach. Był blisko zakończenia, jako przegrany. Teraz do głosu jako pierwszy mocnymi uderzeniami dochodzi już po 20 sekundach Rafał Łazar Łazarek. Tak, tutaj też widać, że nie będzie kalkulował. Jeden i drugi. No i teraz bardzo ładne zejście przed tym atakiem Łazara. W wykonaniu Dondiego. Stara się zamknąć na linach. W narożniku przeciwnika Łazar dobrze wychodzi Dondiego. Chociaż teraz musnął ten jeden mocny cios twarzy. Dondiego zamknięty na linach. Przyjmuje kolejne uderzenia. I ale musiał klinczować. Musiał klinczować, bo tutaj niebezpieczny jest ten prawy krzyżowy Łazara. On szuka wyraźnie tego uderzenia, zdając sobie doskonale sprawę, że cały czas ta lewa ręka Kubiszyna jest nisko. Pamiętajmy o zasadzie, aby przerwać pojedynek w klinczu, trzeba objąć rywala obiema dłońmi. Tego nie zrobił Kubiszyn, skracając dystans. No teraz był takie wiatraki dwa i prawy zamachowy lewy, ale cały czas schylił się nisko. Kubiszyn ściągnął brodę do klatki piersiowej. Widać, że tutaj, jeśli chodzi o warunki fizyczne, bardzo podobne. 4 cm tylko wyższy Kubiszyn od swego rywala, 6 kg cięższy. Ale ładnie pracuje na nogach, także dystansuje lewą ręką Rafał Łazar Łazarek. Jakby nieco świeższy. No tak naprawdę to nie namęczył się specjalnie z uwagi na tą kontuzję. A teraz niebezpieczny był ten prawy, taki overhand klasyczny Kubiszyna. No tak, Kubiszyn obniżył pozycję, wystrzelił, nieco podniesiona głowa bez defensywy Łazarka. Poczuł się w tym pojedynku zbyt pewny siebie Łazar. No i mamy pierwsze 2 minuty. Naprawdę dobre 2 minuty, no, jeśli dobre, chodzi bardzo o dobre. Intensywność, i tak naprawdę, szybkość pojedynku. Maciek, po tych pierwszych 2 minutach, no ciężko wskazać jest tutaj na faworyta tego pojedynku. Mam wrażenie, że nieco pewniej czuje się Łazar. Natomiast czy to tempo, ta intensywność pozwoli mu walczyć także w taki sposób w kolejnych odsłonach tej rywalizacji? Zobaczmy tutaj, no to była taka ryzykowna akcja. Zejście w lewo, lewy z dołu i w tym momencie był narażony na mocny prawy sierpowy Łazara Kubiszyn. Ale te akcje Kubiszyna, kiedy nawet nie patrzył na swojego przeciwnika, obniżona pozycja, aby tylko nie przyjmować mocnych uderzeń. I właśnie, to jest ten cios prawy. Nawet nie wiedział do końca, gdzie bije. Tak, schodzi bardzo głową, lewą stronę, aby uniknąć uderzenia prawą ręką rywala i wtedy bije ten prawy tak instynktownie gdzieś tam w okolice szczęki przeciwnika. Jest dynamiczny, szybki, to na pewno są jego atuty. Twardy, ale też widać, że Łazar wie, na czym taka walka polega. W swoim stylu. Obniżona pozycja, kiedy szuka uderzeń Mateusz Dondiego Kubiszyn. Czeka na kontrę, natomiast bardziej boksersko nastawiony Rafał Łazar Łazarek. No, teraz znów, teraz przyspieszył, bo zauważył, że troszkę stracił stabilność Łazar. Tak, gdyby ponowił tę akcję, to kto wie, jakby się to skończyło, mając zamkniętego w narożniku przeciwnika. Tak, on troszkę, mówię o Kubiszynie, nie prowokuje, żeby zaatakować go prawym sierpem. Wówczas schodzi nisko, unik i bije prawym nad lewą ręką rywala. Ależ teraz sprytnie wykorzystał Kubiszyn zasadę breaka, więc krok do tyłu i można dalej kontynuować nawałnicę uderzeń. Zrobił to Kubiszyn fenomenalnie. Miała być kontra. Niewiele brakowało, bo to była kontra prawym krzyżowym, taki opadający z góry prawy na szczękę rywala. Sprytnie wykorzystuje przepisy Gromdy dotychczas Kubiszyn, kiedy znajduje się w klinczu, nie łapie dwoma rękami pasa przeciwnika. Czeka na komendę break, aby zrobić krok wstecz i wystrzelić błyskawicznie swoją akcją, gubiąc czujność rywala. Jeden i drugi potrafi uderzyć mocno prawą ręką. Jeden i drugi na to czeka. O właśnie, teraz właśnie wystrzelił takim szybkim prawym, zaskoczył Kubiszyna, bo to był prawy bezpośredni. Ale to jest kolejna taka akcja Łazara, natomiast brakuje ponowienia tej akcji. To jest pojedynczy cios, skrócenie dystansu i nie ma kolejnych ciosów. Tak, 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 tutaj, jeśli chodzi o
taką ruchliwość w defensywie. Może się podobać Kubiszyn. Patrzymy, głowa lewo, prawo, dół, uniki rotacyjne, nawet ale tych czasów nie ma. Jeszcze raz kontrol. Ostatnie 10 sekund rundy drugiej. Ale Łazar też nie pcha się na to, na taką akcję bezmyślną, żeby nie zostać skontrowany. Szukał w ostatnich sekundach takiego zejścia na lewą nogę, aby wystrzelić pod bródkowy Mateusz Kubiszyn w stylu Aleksandra Powietkina, ale zabrakło tego ciosu. Bardzo ładnie, super. No zobaczymy, proszę Państwa, bo mamy naprawdę niezły pojedynek. Zobaczmy teraz, jeszcze raz na powtórce. To był ten moment, kiedy tam zachwiał się, troszkę stracił równowagę. Oczywiście nie od ciosu Łazar i wtedy starał się to wykorzystać Kubisz. Praca głową, natomiast również sprytne zachowanie w klinczu i w poskróceniu dystansu. Na to bym zwrócił uwagę, jeśli chodzi o Mateusza Kubiszyna, bo w tym elemencie spisuje się naprawdę jak stary wyga. Gdyby tych pojedynków już na Grodzie stoczył więcej niż zdecydowanie jeden tylko w ćwierćfinale. W narożniku Łazarka Michał Szczupak-Leśniak. Między innymi, proszę Państwa, trzecie starcie pierwszego półfinału Grodzie 2. I do tej pory trzeba to powiedzieć, fantastyczny pojedynek półfinałowy. No i znów wymiana. Ale tym razem zdecydowanie jeszcze się zdecydowali się na wymianę. Proszę, jak się tutaj panowie wpadli w rytm. Nieprawdopodobna akcja. Cios wynegnowa. Sierpowe, ależ kombinacje zarówno z jednej, jak i drugiej. Który trafi? Przerwał to sędzia za blisko. Za głowę, że głowa była zbyt blisko. Ależ to wyglądało efektownie. Tam na szczęście dla jednego i drugiego niewiele było celnych uderzeń. Ależ kapitalna wymiana, praca tułowiem, głowami obu zawodników, ale przede wszystkim te ciosy w półdystansie bez obrony. To pokazuje, na czym polega Gronda, jaki charakter mają obaj zawodnicy. A tu jeszcze minuta do zakończenia trzeciej rundy. Oj, nie wiem, czy tym tempem wytrzymają kolejne 60 sekund bohaterowie pierwszego półfinału, natomiast mam wrażenie, że kiedy dojdzie tylko do zwarcia, to ciosy padną zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Tak, czają się jeden i drugi, jak do skoku, żeby wejść znów w ten półdystans i zacząć kanonadę. Zmienił na moment pozycję Łazar, jakby szukając miejsca w lewą ręką. Teraz fantastyczne teraz, zejście. Ale to było niezbyt mocne uderzenie. Dlatego nie zrobiło większego wrażenia na Łazarku. Szuka coraz częściej po skróceniu dystansu bezpośrednich ciosów podbródkowych Mateusz Kubiszyn. I mamy sytuację klinczu. Będzie komenda break. I czekamy na razie jeszcze. W zwarciu w półdystansie wymieniają uderzenia i szukają miejsca do wyprowadzenia ciosów Kubiszyn i Łazarek. Tak, ta próba właśnie zerwania tego klinczu i od razu zaatakowania ze strony Kubiszyna. On tego kilka razy próbował. Widać, jak ciężko oddycha, proszę Państwa, Łazar. Nawet minuta, żeby dojść do siebie, żeby uspokoić ten oddech. Nie ma miękkiej gry w tym pojedynku półfinałowym, ale tego oczekiwaliśmy. To jest ta wymiana, która na pewno będzie ozdobą dzisiejszego wieczoru, choć nie odbieramy nic pozostałym bohaterom dzisiejszej gali i nic nie mielibyśmy przeciwko temu, abyśmy zobaczyli takich wymian jeszcze więcej tego wieczoru. No tutaj trafił prawym, ale to już nie było mocne uderzenie. No zobaczymy, kto wygra. Na co dzień jest strażakiem Kubiszyn. Wykształcenia ratownik medyczny. Strażak, który ma gasić pożary, natomiast dzisiaj wznieca i podnosi no, cały temperaturę. Czas podpala ten ring, można powiedzieć. Tam są jeden i drugi. No szuka adrenaliny w swoim życiu Mateusz Kubiszyn, niewątpliwie różne formuły walki. Dzisiaj debiut w walkach na gołe pięści, ale sprawdza się wyśmienicie. Czwarta dwuminutowa runda. Przypominamy. A jak ją przetrwają, to później już będzie do skutku. Tak jest, to jest ostatnia runda. Aż znów trafił teraz bliskim prawym sierpem i teraz będzie cała seria, ale odpowiada. Teraz zaczął tam lewym sierpowym Kubisz. Do przeciwnika Mateusz Kubisz. Jakby miał więcej sił Kubisz.
ale może to tylko złudzenie. Ale fantastycznie wykorzystuje ten ciasny półdystans, żeby tylko wykreować sobie przestrzeń do krótkich ciosów podbródkowych czy też sierpowych Kubiszyn. Sporo tych uderzeń dochodzi do celu. Nie pozwala w tych sytuacjach przeciwnikowi na wyprowadzanie ciosów. Tak, już widzi Kubiszyn, że rywal jest mocno zmęczony. I dlatego teraz właśnie będzie starał się, myślę, wykorzystywać troszkę przewagę szybkości, bo jest już teraz szybszy od Łazara. Ale tutaj jeszcze nic nie jest definitywnie powiedziane. Jest już potwornie zmęczony Łazar. Każdy cios widoczny dla Mateusza Kubiszyna, który spokojnie czeka na akcję Łazarka, aby wyprowadzić skuteczną kontrę, aby wyczuć odpowiedni moment, aby nie tracić zbyt dużo sił w tym pojedynku. Tak, on najchętniej by skontrował na takim, na odejściu Łazara, ale ten też jest doświadczony, nie pcha się do ataku na siłę. Wie doskonale, co mu grozi. Niespełna 30 sekund do zakończenia czwartej rundy. Na wstecznym biegu Mateusz Kubiszyn czeka na akcję zdecydowanie wolniejszego i bardziej zmęczonego przeciwnika. Czy będzie jeszcze do tego sposobność? Był cios, ale dobrze skrócił po tym ciosie, po tym uderzeniu dystans Rafał Łazarek, nie pozwalając na akcję Mateuszowi Kubiszynowi. Tak, ale będzie tutaj chyba już czeka na to piąte starcie Kubiszyn. Jakby zdawał sobie sprawę, że tutaj czas będzie grał na jego korzyść, ale proszę Państwa, to nigdy nie wiadomo. Bo widać, jakim wojownikiem zażartym jest Łazar. Nie bijemy się. A więc cztery dwuminutowe rundy za nami, już poobijany, potwornie zmęczony Rafał Łazar Łazarek. Oglądamy najlepsze fragmenty czwartej odsłony. Ostatnia regulaminowa, dwuminutowa runda. Teraz zegar idzie w drugą stronę. Odliczamy od zera. Zobaczymy, ile panowie będą w stanie rywalizować. Teraz wygrywa silniejszy, bardziej zdeterminowany. Ten, który pozostawił na to piąte starcie więcej sił. Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie lepszej kondycji fizycznej przystąpi do tego piątego starcia Don Diego Kubiszyn. No nie chcieliby panowie słyszeć piąta. Tego sygnału oznaczającego koniec przerwy przed rozpoczęciem piątej rundy. Teraz trzeba dać z siebie wszystko. Teraz trzeba pójść z pieca i ruszyć do przodu, szukając nokautu na rywalu. Tak, stawką tego pojedynku jest awans do finału tego turnieju. Przeszli już tak daleką drogę. Pojedynki ćwierćfinałowe wygrane. Pojedynek półfinałowy już w piątej rundzie. Teraz trzeba postawić kropkę na D, ale aż jaka ta kropka jest ciężka do narysowania, do namalowania, do postawienia. Tak, widać, że teraz co, palec w oko? To sugeruje Mateusz Kubiszyn. Zawodnik musi zameldować się w neutralnym narożniku. Ma czas dla siebie teraz Mateusz Kubiszyn. Tak, tutaj zobaczmy, zaraz będziemy widzieli. No tak. Tak jest. Była otwarta dłoń Rafała Łazarka, szukając dystansu, otworzył dłoń bezpośrednio w oko Mateusza Kubiszyna. Nieintencjonalny faul, natomiast nieprzepisowe zagranie Łazara. Ponad minutę piątego starcia. Widać, że teraz tak bardzo, bardzo uważnie boksuje. Zejście w dół, lewy hak na korpus, bity przez Kubiszyna, no ale teraz niewiele brakowało. Tam dosłownie centymetry dzieliły od szczęścia Łazara. Ten lewy sierpowy był bliski szczęki Kubiszyna. Ja naprawdę jestem już pełen podziwu dla Rafała Łazara Łazarka, patrząc na jego twarz, mocno rozbita, potwornie zmęczony, z trudem łapiący kolejne oddechy, natomiast cały czas walczący o zwycięstwo. No jest ścianą na razie, nie do przebicia, chociaż cały czas większe dziury robi w tym murze Mateusz Kubiszyn. Tak, a Kubiszyn nie wchodzi już w takie wymiany jak kilka minut wcześniej. Gra na maksymalne osłabienie rywala. No ale tutaj gra na zwłokę nic nie pomoże, bo któryś na deskach wylądować musi. 2 minuty za nami, a więc ten regulaminowy czas już upłynął. Jedziemy dalej.
Tak jest. No i znów był lewy prosty, ale mimo tego lewego prostego Kubiszyna jeszcze zdołał uderzyć Łazar. Odwraca się już plecami do przeciwnika w zagrożonej sytuacji Rafał Łazarek. Ręce no na biodrach. To świadczy o tym, że jest potworne zmęczenie. Będzie, proszę Państwa, konsultacja lekarska, bo to już jest, widzimy, jak bardzo porozbijany jest Łazar i bardzo prawdopodobnie, że ta walka też zostanie przerwana. Rozcięcie pod lewym, prawym okiem, także mocno zakrwawiony nos. Zmasakrował go Kubiszyn. I co? Pozwala, może walczyć! Taka jest decyzja lekarzy. Jedziemy dalej, ale czy ma ochotę walczyć Łazar? Ma ochotę! No, ma ochotę, ale jest w trudnej sytuacji. No tak, to nie były głębokie kontuzje zarówno pod jednym, jak i drugim okiem, natomiast kumulacja wygląda potwornie na twarzy Łazara. Tak, on już tam naprawdę niewiele widzi, teraz jest prawy na korpus. Widać, jak z premedytacją, z taką zimną krwią, bardzo chłodną głową teraz walczy Kubiszyn. Ja mam wrażenie, że popularny Doniego, Mateusz Kubiszyn, jest sam zdziwiony odpornością na ciosy Rafała Łazarka, bo już upolował tę głowę naprawdę wielokrotnie, a nadal stoi. Znów uderzy, ale przede wszystkim teraz dużo ciosów na korpus jest. Takich osłabiających. Mówiliśmy o zmęczeniu Rafała Łazarka, natomiast ja widzę, że drobny kryzys kondycyjny przeżywa także Mateusz Kubiszyn. A to jest wszystko bardzo prawdopodobne. Pamiętajmy, że to już jest czwarta minuta piątej rundy. Za chwilę wybije 3,5 minuty tego startu. To tak jakby były prawie już dwie kolejne. Dobrze, w pół dystansie spisuje się w tym pojedynku Doniego. Naprawdę fajnie pracuje czasami na korpus, czekając miejsca na górę Mateusz Kubiszyn. Tak, przykleił się jeszcze Łazar do Kubiszyna. I kolejny cios na korpus. Postanowił Mateusz Kubiszyn osłabić nieco doły, jak nie idzie na głowę. A dwa ciosy bite na korpus są bezpieczniejsze dla rąk. No zdecydowanie, no nie ma tego czoła, o które można zawadzić i złamać dłonie, a przecież te dłonie są potrzebne do dalszej rywalizacji. No właśnie, mając ewentualnie w perspektywie finał, choć oczywiście niczego nie przesądzamy. Nie ma już siły, potwornie zmęczony Łazar, oparte dłonie na kolanach. Nie wiem, czy on przegra przez kontuzję, nie wiem, czy przegra przez knockout, ale już także ten pasek kondycji jest bliski zera. Tak, lewy i za chwilę zapewne będzie znów jakiś cios na korpus, bity przez Kubiszyna. Opuszczone totalnie dłonie. No i co? Jeszcze raz, jeszcze jedna wizyta. Prosi o liczenie. Tak, jest, to już jest potworne zmęczenie. Koniec. Tak naprawdę już nie jest chyba zdolny do dalszej walki. 8, Rafał Łazarek. 10, kończymy. Tak jest, koniec. Koniec pojedynku. Fantastyczny bój zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Mateusz Doniego Kubiszyn wygrywa w starciu półfinałowym. Melduje się w pojedynku najważniejszym w tej połowie drabinki turnieju o 100 tysięcy złotych. No, ma za sobą naprawdę dwie ciężkie walki Kubiszyn. Najpierw ta z chuliganem Tomalą, teraz z Łazarem. Ciosy zadawane przez przeciwnika. I teraz to formalność. Proszę Państwa, i oczywiście ogłoszenie musimy ogłosić werdyktu. Formalne zwycięstwo w tej piątej rundzie, w dodatkowej odsłonie tej niezwykle ciężkiej, dramatycznej batalii. Po zwycięstwo sięga Mateusz Doniego Kubiszyn! Gromta Fight Club. Walki na gołe pięści. Jesteście gotowi na krwawy piątek? Gromda. Nie ma miękkiej gry.